Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. W okolicach Pokrowska Rosjanie nadal napierają. Tym razem na flanki, konkretnie to na południową flankę, już za kadliwskim zbiornikiem retencyjnym, zajmując wioski Haliceniwka, Doliniwka i Żołanie I i dochodząc do małej linii fortyfikacji koło miasteczek Chirnek i Ukraińsk. Innymi słowy, wyrównują linię. Zresztą na tę chwilę walki przy samym Pokrowsku troszkę przystopowały, przynajmniej jeśli chodzi o zmiany terytorialne. A stało się to dzięki temu, że do Pokrowska wreszcie dotarły posiłki. Jest to informacja na tyle ważna, iż nawet media zachodnie o tym już piszą. Choć trzeba też powiedzieć, że nie są to jakieś gigantyczne ilości żołnierzy, bo jedna brygada dodatkowo Gwardii Narodowej, a u nich te jednostki są mniejsze. Jest to jedna z tak zwanych brygad ofensywnych. Ma to być ta rzekomo tatarska brygada Karadag, która nawet jako oficjalne motto ma odzyskanie Krymu. No cóż, od Krymu do Pokrawska droga daleka. No ale zawsze lepsze to niż nic. Podobno niektóre jednostki biorące udział w wyprawie kurskiej również mają z powrotem iść do Donbasu. Dodać trzeba, że Załański nie dostał pozwolenia na ostrzeliwanie rosyjskiego terytorium amerykańskimi pociskami? Oznacza to jedno, na tym nadzwyczajnym spotkaniu szefów NATO no, zapadła decyzja, by zawrócić po prostu jednostki z powrotem do Donbasu. W sumie decyzja jak najbardziej słuszna. Problem w tym, że w momencie upadku wuchladaru i ogólnie południa Donbasu, to przed Rosjanami otwiera się kolejna droga na zachód. Będą mogli albo po prostu okrążyć Pokrowsk od południa, albo iść na zachód w kierunku Zaporoża, przy okazji zmuszając do odwrotu wszystkie jednostki na obecnej linii. I ta druga opcja wydaje mi się dużo niebezpieczniejsza. Bo o ile w okolicach Pokrowska mamy jeszcze zabudowania, no i trochę kopalni i tak dalej, to na zachód od Wladaru rozpośniera się najbardziej pusta część Ukrainy. Tu nawet nie ma jak się za specjalnie bronić, no a w otwartej walce to Rosjanie mają znaczącą przewagę. Można by i teoretycznie wprowadzić w życie te dwa warianty naraz. Można by i teoretycznie wprowadzić w życie te dwa warianty naraz. Choć wątpię, by dowództwo rosyjskie było na tę chwilę na tyle szalone, by zaryzykować w tej wojnie czymkolwiek. Na tę chwilę ruszyło śledztwo w sprawie wypadku z F-16. Powody oczywiście są oficjalnie nieznane. W sumie na tę chwilę ciężko będzie wymyślić coś, co pomoże w tej PR-owej katastrofie. Bo o ile ze zestrzelenie przez Friendly Fire, no jest dosyć żałosne. To raz, że można to po prostu winę swalić na samych Ukraińców. To dwa, znaczy to, że chociaż Patrioty działają, a teraz jak kombinują na przykład z awarią czy coś w tym stylu, no to już jest wadliwy sprzęt, więc sponsorzy będą niezadowoleni. Zresztą na tę chwilę wersja o Patriocie już, że tak powiem, weszła do publicznej wiadomości, więc próby odkręcania tego tylko poskutkują kolejną sytuacją jak z Nord Streamem. Włosi są kolejnym narodem, któremu skończyły się pieniądze na Ukrainę, nie żeby wysłali jej jakieś duże ilości. No ale no to już jest kolejny kraj, w którym w ostatnim czasie odmawia się kolejnej transzy. Kuleba odwiedził Olsztyn, gdzie w jednym z paneli dyskusyjnych odpowiadał na pytania odnośnie polityki historycznej. Oczywiście oprócz stałego już zaprzeczania zbrodni wołyńskiej, mieliśmy też poruszoną akcję Wisła. I to w sposób nie tyle, że haniebny, no bo to jest klasyk, co bardziej teraz śmieszny. Cytując, jesteśmy w Olsztynie, do którego zostali przesiedleni też i Ukraińcy i to wbrew ich woli. Porównywanie tego z czystkami na Wołeniu to naprawdę jakiś żart. Szczerze mówiąc, to nawet ciężko nazwać zbrodnią. Biorąc pod uwagę, jak żyją ci Ukraińcy w Olsztynie, w porównaniu do tych w ojczyźnie, to ja bym powiedział, że to jest łaska. Na tę chwilę zresztą miliony tychże Ukraińców sami się na tej ziemi przesiedlają. Oczywiście, nasz rząd, jak zwykle, głowa w piasek, jedynie co to, konfederacja się troszkę odzywa. Bo pojawiły się już głosy, by uznać kulebę za persona non grata w Polsce innymi słowy, zakazać mu przyjazdu. No, jestem oczywiście za. Teoretycznie, Tusk coś tam powiedział, że coś z tym zrobi. Nawet stwierdził, że Ukraina to nie wejdzie do Unii, dopóki nie uporządkuje swojej historii. Choć umówmy się, mówić to se można, a na Ukrainie na tę chwilę w Unii nie wierzy nikt, więc to i tak nic nie da. Całe szczęście, że w tym tempie to egzystencja tego rządu się zakończy za parę miesięcy. Choć jest niestety też i możliwość, że jakby rząd się zmienił na bardziej prorosyjski, no to mogliby tę sytuację odwrócić po prostu i całą tą frustrację Ukraińców próbować przekierowywać na nas. No bo tamtejsza elita, mimo że jest antyrosyjska, no to wcale nie jest aż tak bardzo prozachodnia. Więc ten nacjonalizm ukraiński może się za niedługo no obrócić właśnie przeciwko nam. A Zełański coraz bardziej zanurza się w odmętach szaleństwa, bo właśnie wchodzi prawo, według którego za osoby unikające poboru będzie odpowiadać prawnie cała rodzina. Tak dobrze słyszeliście, wprowadzamy odpowiedzialność zbiorową i to oficjalnie. I wiadomo, często rodzina pomaga, ale co w przypadku, gdy ktoś zwyczajnie nie ma kontaktu z dzieckiem, bratem czy kim tam, a akurat on się okaże zbiegiem. No to kolejny raz przypomina, że ta elita ukraińska, mimo tych swoich frazesów o europejskości, to się wywodzą z radzieckiej nomenklatury. Bo to są takie działania ze Związku Radzieckiego i to takiego sprzed odwliża. Wiadomo, kogoś trzeba oskarżyć, kogoś trzeba skazać, no ale każda akcja ją spotyka też z reakcją. Biorąc pod uwagę, jak niewydolny jest ten reżim, no to dzięki temu to zbyt dużo rekrutów im nie przybędzie. Biden oznajmił, że Ameryka nie wyśle techników do utrzymywania danych u Ukrainie F-16. Mowa była o szkoleniu pilotów, nie mechaników. A to jednak sprzęt troszkę inny od tego, jakiego się tam używa. Innymi słowy, ciężko będzie tam teraz z przeglądami technicznymi. A to oznacza, że za parę miesięcy te F-16 nie będą mogły się wzbić w ogóle w powietrze. Oznacza to też, że raczej nie będziemy mieli w najbliższym czasie kolejnych dostaw bo gdyby na poważnie rozważali uzbrojenie Ukrainy w sensowną ilość tych samolotów, no to musieliby stworzyć do tego zaplecza. Teoretycznie jest możliwość, by to przeglądać w krajach NATO, no ale z czołgami to sprawia straszne problemy logistyczne, a samoloty to jednak trochę bardziej skomplikowany sprzęt. Na Ukrainie pogłębia się też kryzys energetyczny. Znowu informuje nawet o tym amerykańska prasa. Według Bloomberga na chwilę obecną 400 tysięcy ludzi będzie musiało w zimę opuścić kraj. Na chwilę obecną, no bo Rosjanie cały czas walą rakietami, a do zimy no jeszcze trochę. Oczywiście rząd nic sobie z tego nie robi, choć jeżeli się nie ogarną, to wkrótce będziemy mieć zamieszki na tyłach ukraińskich, a to jeszcze bardziej przyczyni się do ukraińskiej porażki. A propos porażki, to doloży szyderców, Prawie ukraińskiej ofensywy dołączył Instytut Studiów nad Wojną. To chyba już prędzej bym się spodziewał krytyki tego wszystkiego ze strony Załońskiego. I powiedziałbym, że piekło zamarzło, ale po tylu razach to w domenie Luciana mamy już zero absolutne. Eksperci z rzeczonego instytutu zauważają także wynikające z tego niezadowolenie społeczne, no tutaj jeszcze jakoś trzymają fazę. Jeżeli sprzedawcy broni już krytykują wojsko ukraińskie, no to naprawdę jest coś na rzeczy. W Finlandii odbywają się właśnie ćwiczenia wojskowe pristine flank. Ograniczają się one do personelu lotniczego, większość z nich Szwedzi i Finowie. Putin również udał się w podróż konkretnie do Mongolii. Niby nic specjalnego, jednakże trybunał Kaski wydał temu krajowi nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta. Był on już w kilku krajach uznających trybunał, jednakże wcześniej instytucja ta nie wydała żadnego bezpośredniego nakazu. Wiadomo, Mongolia to trochę mniejszy kraj niż taka Brazylia, chociażby, więc pewnie liczą na to, że ich się jakoś uda zastraszyć. Biorąc pod uwagę, jak radzą sobie w innych sprawach, jak chociażby z Izraelem, no to nie wróżą im jednak nawet tutaj jakiegoś sukcesu. A propos Izraela, to mieliśmy kolejną próbę odbicia zakładników z rąk Hamasu. I tak odbijali tych zakładników, że wszyscy nie żyją. Wiadomo, im nie zależy na żadnych zakładnikach, tylko na wybiciu wszystkich Palestyńczyków. Ale przy takich akcjach, chyba nawet nacjonaliści się mogą troszkę skrzywić. No bo kurde, co to za żydowskie państwo, które Żydów zabija? Nawet jedna z gazet izraelskich, opozycyjna, no ale zawsze opublikowała artykuł odnośnie negocjacji pokojowych. Na tę chwilę nawet Amerykanie nie wierzą, by coś mogło z tych rozmów wyjść, a to byli chyba ostatni ludzie, przynajmniej oficjalnie, mający jeszcze jakieś nadzieje. Pytanie tylko, czy zdążą rozpętać zadymę do wyborów, czy nie. Pewnie by chcieli, no bo to przy okazji zaszkodziłoby chociażby Kamali, a podobno Trump ma im być bardziej przychylny. Chociaż jest jeszcze jakaś tam nadzieja, bo największy związek zawodowy w Izraelu ogłosił protesty zaplanowane na 2 września, a liczą on 800 tysięcy osób, prawie jedną dziesiątą obywateli izraelskich. A jak jeszcze policzymy pracujących obywateli izraelskich, no bo to związek zawodowy, to już w ogóle zapewne stanie cały kraj. Niech się jeszcze przyłączą tamtejsi Arabowie, no i rząd ma duży problem. Kto wie, biorąc pod uwagę, jak reagują przygłupy na to wszystko od Bangwira, to kto wie, czy nie będziemy mieli z tego nawet wojny domowej. Choć oni chcą wywołać zadymę za wszelką cenę, no to taka akurat chyba nie byłaby im nawet na rękę, no bo wtedy Goje miałyby problem z tym, kogo w takiej wojnie wspierać. Elon Musk znowu szaleje w Ameryce Łacińskiej. Tym razem zablokował swoją platformę w Brazylii, gdyż nie podoba mu się orzecznictwo tamtejszego sądu. Ja nie wiem, co on chce tym zyskać, no ale na pewno nie są to ani pieniądze, ani popularność. A na tym podobno mu zależy najbardziej. A o co dokładnie chodzi? Ano o to, że nowe brazylijskie prawo nakazuje spółkom medialnym działającym w Brazylii posiadanie lokalnego biura w tym kraju. Twitter do tej pory miał takowe. Jednakże 17 Elon nakazał jego zamknięcia. Znowu rzekomo ze względu na naciski w kraju w sprawie cenzury. I rzeczywiście, w sprawie tej platformy toczy się tam postępowanie, ale chodzi tutaj po prostu o blokowanie przez Platformę Postów Premiera kraju. No, można by powiedzieć, że to jego jest platforma, no ale do działania wykorzystuje ona internet, który jest publiczny. Zatem rząd brazylijski podchodzi do tego po prostu jak no, do przestrzeni publicznej. Jest to bardzo ważny proces, bo stanowi pewien precedens. Do tej pory platformy społecznościowe napotykały problemy i ograniczenia w wielu państwach, z tym, że w większości były to tak zwane państwa niedemokratyczne. A demokratyczność Brazylii na tę chwilę jeszcze nikt nie kwestionuje. Zresztą i na Zachodzie wiele osób ma trochę już dość tego dzikiego Zachodu. W jakby nie patrzeć bardzo ważnej na dzień dzisiejszej przestrzeni medialnej. Póki co Elon dobrze tego nie rozgrywa, bo do samej akcji przyłączyła się już i opozycja, no i wychodzi na to, że miliarder po raz kolejny wpierdziela się w wewnętrzną politykę obcego mu państwa. Jeszcze niech tylko zacznie kwestionować demokratyczność władz i będziemy mieli komplet. Brazylia to też całkiem spory kraj, jakby nie patrzeć, może nie jakiś turbo bogaty, no ale przez samą liczebność populacji stanowi to pewnie jakąś tam część przychodów spółki Alona, która już teraz się boryka z problemami finansowymi. A jakby przy tej okazji inne państwa również zablokowały platformę, no to będziemy mieli już spory cios w biznesmena. A platform to akurat mamy wystarczająco. Natura nie znosi próżni, Brazylijczycy się przeniosą na coś innego. Tak w ogóle to jest troszkę zabawne, że jak Musk kupował Twittera, to miało nie być cenzury, wykorzystywania platformy do politycznych celów i tak dalej. A w sumie wyszło na to, że on tak naprawdę upolitycznił tę platformę jeszcze bardziej. A to jest już duże osiągnięcie. Władimir Putin miał podarować Kim Jong-unowi 24 konie, konkretnie kłusaki orłowskie. No to taki narodowy konie Rosji, można by powiedzieć. No i wszystko fajnie, tylko gazeta, która to opublikowała, The Times konkretnie, stwierdziła, iż to ma być częściowa zapłata za pociski artyleryjskie. Ja wszystko rozumiem, Brytole też kochają konie, bo są też takie jedne z lepszych, a ceny w Azji są troszkę niższe niż w Europie. No ale Północna Korea przekazała Rosji za dwa miliony pocisków. Te konie to są grosze w porównaniu do całego kontraktu. Tego typu prezenty przywódcy państw dają sobie po prostu w ramach dyplomacji. Jeżeli on się spodoba, no to jeszcze lepiej. A sam Putin miał psa z Japonii, danego w ramach właśnie prezentu. No a jeżeli kim lubi konie, co jest troszkę dla mnie zaskoczeniem, no to jeszcze lepiej. Artykuł nawet stwierdził, że przywódca Korei szczególnie upodobał sobie konie tej rasy, no co jeszcze zwiększa trafność prezentu, więc to jest po prostu skuteczna dyplomacja. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mnie finansowo, zapraszam na mój profil na stronie www.bajkofi.to, Link będzie poniżej. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.